Pogrzebowej, świętej pamięci, ofiarowanej za świętej pamięci Artura Kowalskiego, młodego człowieka, którego Pan już powołał do siebie, ale przecież nie możemy powiedzieć, że jego śmierć nie była przestrzeżona, bo chociażby w tym czasie, kiedy powoli rok liturgiczny dobiega końca, kiedy modlimy się w perspektywie wszystkich świętych, Dnia Zadusznego, to coraz więcej tekstów liturgicznych każe nam przygotować się na spotkanie z Bogiem. W chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Zmarłemu Arturowi ofiarujemy to, co Kościół ma najcudowniejszego, czyli ofiarę mszy świętej, ofiarę Chrystusa, którą złożył na Kalwarii, a która również w tej chwili w naszym Kościele, jak uobecni się na tym ołtarzu. Modlimy się w Kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego i nie mamy wątpliwości, że Pan Bóg świętej pamięci Arturowi okaże miłosierdzie. Nie jest nawet najważniejsze to, kim człowiek był, co posiadał, ale najważniejsze jest to, czym się potrafił dzielić z innymi. A on miał tą wspaniałą cechę, że potrafił dostrzec Chrystusa, potrafił dostrzec Boga w drugim człowieku. To jest ta ogromnie ważna cecha człowieka, chrześcijanina, człowieka wierzącego. Dlatego, kochani, swoje modlitwy, swoje ofiary włączajcie w ofiarę Jezusa Chrystusa, żeby miłosierdzie Boże, żeby miłość Chrystusa, której zapewne ufał, wierzył świętej pamięci Artur, żeby jak najszybciej mógł oglądać Boże oblicze na tej mszy świętej. Witam szczególnie kapłanów, przyjaciół zmarłego, księdza prałata Andrzeja, Marcina, Stanisława, którzy również mszę świętą odprawiają w intencji zmarłego. Witam przedstawicieli wszystkich chówców chorągwi podkarpackiej, z druhną naczelnik, komendantem chorągwi. Zmarły działał w strukturach harcerskich. Tyle dobra zapewne
przekazywał różnym ludziom całej naszej Ojczyźnie. Dlatego też i z ich strony płyną modlitwy do miłosiernego Boga za jego duszę. Na początku uznajmy przed Panem Bogiem nasze grzechy, słabości, zaniedbania w czynieniu dobra i prośmy o przebaczenie, abyśmy mogli godnie uczestniczyć we mszy świętej. Panie Jezu, który przez śmierć na krzyżu zgładziłeś nasze grzechy, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przez Twoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie wieczne, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Panie, który przez Twoje wejście do chwały otworzyłeś nam drogę do nieba, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty przebaczasz grzesznikom i dajesz wieczną radość świętym. Wyzwól z więzów śmierci Twojego sługa Artura, w którego pogrzebie uczestniczymy. Daj mu udział wiecznej radości z Twoimi wybranymi i spraw, aby w dniu zmartwychwstania mógł się wpatrywać w Twoje oblicze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak i nad żywymi. Wszyscy przecież staniemy przed Trybunałem Boga. Napisane jest bowiem, na moje życie, mówi Pan, przede mną klęknie wszelkie kolano, a każdy język wielbić będzie Boga. Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu. Oto Słowo Boże. Bo Ty jesteś ze mną, kij Twój i
moją pociechą. Pan, mym pasterze, nie brak mi niczego. Alleluja, alleluja, alleluja. Panie z wami i z duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Gdy Maria, siostra Łazarza, przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go, upadła Mu do nóg i rzekła do Niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: gdzieście go położyli? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: oto jak go miłował. Niektórzy z nich powiedzieli: czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: Panie, już cuchnie, leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej: czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus zniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochana rodzino, obecna i łącząca się z nami przez transmisję internetową, żono Ewelinko, synku Gabrysiu, mamusiu i drogie siostrzyczki z wszystkimi waszymi bliskimi, kochani przyjaciele, znajomi, siostry i bracia, druhny i druhowie, drodzy kapłani, wszyscy łączący się z nami poprzez łącza internetowe. Choć czasu było niewiele, to stosunkowo bardzo długo zastanawiałem się nad tym, co powiedzieć.
Ta noc dla nas wszystkich była chyba trudna. Choć za młodu czekaliśmy do 4 nad rannem, by zaśpiewać znaną nam wszystkim pieśń starego dobrego małżeństwa. Drugi Arturze, a tylko raz w życiu, w czasie naszej 26-letniej przyjaźni, znajomości, podczas pewnego zlotu w górach rozzłościłeś mnie. Dzisiaj opisałbym już trochę inaczej tą sytuację, że to nie ty mnie rozzłościłeś, ale to, że ja rozzłościłem się na ciebie. I wypowiedziałem przy tym kilka jakichś może trudnych słów. I tego samego dnia, kiedy schodziliśmy ze szczytów gór, z jednego ze schronisk, w śniegu po kolana, moje nogi, a bardziej może moje buty odmówiły mi posłuszeństwa. I nie byłem w stanie zejść na dół. A ty, mimo że usłyszałeś ode mnie te kilka trudnych słów tego samego dnia, poprosiłeś drugą osobę i kilka dobrych kilometrów, trzymając mnie mocno pod ramię, sprowadziliście mnie bezpiecznie na dół. Taki właśnie byłeś i taki pozostaniesz w mojej pamięci, przyjacielu. Wczoraj na Messengerze utworzono grupę pod nazwą Nasze Szogunowe Wspomnienia. No bo drogi Arturze, byłeś i nadal jesteś nasz. A dlaczego nasz? No bo zawsze w myśl przyrzeczenia harcerskiego po prostu służyłeś nam. Zawsze byłeś blisko tych, którzy potrzebowali pocieszenia, jakiejkolwiek pomocy, rozmowy. Wiem już, dlaczego miałeś tak potężną figurę. Musiała bowiem pomieścić twoje olbrzymie serce. Mimo że umiałeś prawdopodobnie 3 gitarowe akordy, grając zawsze na spotkaniach jeden swój ulubiony przebój, to stworzyłeś wokół siebie olbrzymie oratorium ludzkich serc. W zasadzie nigdy nie użalałeś się nad sobą, a bywały bardzo trudne momenty. I choć nie wszystko udało się doprowadzić do finału, to z determinacją starałeś się, walczyłeś do końca. I Bóg to wie i widzi. Trudno dzisiaj wyrazić to, co czuje moje serce. Do końca odgadnąć i wyrazić, co czują wasze serca. Stwierdziłem więc, że jedno mogę powiedzieć, czego jestem pewien. Co dzisiaj czuje Bóg. Co czuje serce Boga. A ono, jak słyszeliśmy przed momentem w Ewangelii opisującej śmierć Łazarza, przyjaciela Jezusa, ono, serce Boga, płacze. Płacze dzisiaj razem z nami. No bo widzi naszą miłość do naszego przyjaciela i tęsknotę za nim. Płacząc z miłości, stawiamy równocześnie dzisiaj Bogu i sobie nawzajem jedno podstawowe pytanie. Dlaczego On odszedł? Dlaczego tak młodo? Dlaczego w tej chwili? I to naturalne, że rodzą się takie myśli w naszych umysłach. I pewnie minie jeszcze trochę czasu, kiedy dowiemy się dlaczego. Ale dowiemy się na pewno. Ważniejszym jednak dzisiaj jest inne pytanie. Po co jego śmierć?
co powinno zostać w naszych sercach. Może po to, abyśmy jeszcze bardziej potrafili, tak jak Artur, szanować wszystkich ludzi, niezależnie od ich poglądów i przekonań. Abyśmy wspólnie podejmowali dialog, potrafili tak po prostu ze sobą rozmawiać. Po to, abyśmy za wszelką cenę dbali o nasze relacje, naszą przyjaźń. Gromadzimy się i łączymy duchowo przecież w czasie pandemii i ulicznych manifestacji. Może chcę nam powiedzieć ze świętym Pawłem, o czym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt z nas nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu, więc i w śmierci należymy do Pana. Może chcę przypomnieć, abyśmy w myśl naszego zawołania czuwali, ale i pamiętali, że każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu. Na koniec chcemy dzisiaj Tobie, Boże, podziękować za naszego brata Artura, za to, że od wieków go zaplanowałeś, za to, że go wymarzyłeś, że pozwoliłeś mu przyjść na świat, by podzielił się Twoją miłością z nami, by uczył nas tej miłości do każdego człowieka. Chcemy podziękować Tobie, Boże, że wszyscy możemy spotkać się tutaj, w tym domu, w domu, w którym Ty mieszkasz, Bóg miłosierny, i czekasz na każdego z nas, niezależnie od tego, jakie mamy nakładki na profilowym, na Facebooku, bo każdego z nas oczekujesz. Bardzo kochasz i Ty jako Bóg miłosierny nigdy z nas nie zrezygnujesz i będziesz walczył i umierał z miłości do nas. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za Twoje słowo, które jest drogowskazem ku realnemu szczęściu. Za Twoje sakramenty, które dają nam nadzieję spotkania się kiedyś wspólnie. Wspólnie u studni z wiecznie żywą wodą. Znamy ten tekst. Czekasz zawsze na nas niezależnie, jak bardzo w Ciebie i Tobie wierzymy. I wymarzyłeś nas i pragniesz, abyśmy to Twoje marzenie o nas odkryli. Bo wszyscy bez wyjątku jesteśmy Twoimi ukochanymi dziećmi. Arturze, zastanawiałem się, o co Ty chciałbyś nas poprosić. Myślę, że o kilka rzeczy. Szczególnie o troskę nad Twoimi najbliższymi. O troskę o kolejne pokolenia Polaków i o codzienny uśmiech, taki właśnie jak Twój, i otwarte serce, które zawsze buduje dialog i buduje przyjaźń. Na końcu myślę, że jak zawsze na końcu, chciałbyś prosić dla siebie o modlitwę, o komunię świętą. Tobie to wszyscy jesteśmy winni. Drogi przyjacielu, spoczywaj w pokoju. Do zobaczenia kiedyś u studni. Do zobaczenia kiedyś przy wspólnym ognisku. Dziękujemy Ci i Bogu za Twoje życie. O Panie Boże, Ojcze nasz,
opiece swej nas miej. Harcerskich serst drgnienia znasz, nam pomóc zawsze chciej. Wszak Ciebie i Ojczyznę miłując chcemy żyć. Harcerskim prawu życia dnia wiernymi zawsze być. Wszak miłując chcemy żyć. Harcerskim prawu życia dnia wiernymi. Niech się tak stanie. Amen. Pogrążeni w bólu po śmierci naszego brata Artura, przedstawmy Zbawicielowi płynące z głębi serc nasze pokorne prośby. Panie Jezu, umocnij wiarę Twojego Kościoła, w którym przez zbawcze sakramenty oczyszczasz nasze dusze z grzechów i przygotowujesz na spotkanie z Tobą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, oczyść naszego zmarłego brata Artura, który odszedł na wieczną wartę ze wszelkiej zmazy grzechu i dopuść go do grona zbawionych w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, ześlij spokój do serc bliskich naszego zmarłego brata Artura i wlej w nie nadzieję płynącą z wiary w życie wieczne. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, przyjdź z pomocą terminalnie chorym i konającym, ulecz rany ich zbolałych serc i natchnij ich szczerym pragnieniem spotkania z Tobą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, otwórz szeroko bramę miłosierdzia dla wszystkich bliskich zmarłych, aby mogli zamieszkać w domu Ojca na wieki. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, przez doświadczenie śmierci osoby bliskiej, pobudź nas do refleksji nad celem naszego życia na ziemi i tchnij w nas tęsknotę za życiem wiecznym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Zbawicielu wszystkich ludzi, dziękujemy Ci za dzieło naszego odkupienia. Niech Jego owoce oczyszczą naszego zmarłego brata Artura z grzechów, aby mógł żyć z Tobą na wieki, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Ucieczką
się za nami, Twojego ludu, jegacz prośbami, ucieczko grzeszne, módl się za nami. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie ofiarę, którą składamy za Twojego sługa Artura w dniu pogrzebu. W Twojej ojcowskiej dobroci przebacz mu wszystkie winy i oczyś go z wszystkich śladów ludzkiej słabości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Z Duchem Twoim w górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne. Abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze Wszechmogący, Boże Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jeden przyjął śmierć, aby nas wszystkich wybawić od śmierci wiecznej i sam umarł na krzyżu, abyśmy mogli żyć z Tobą na wieki. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. To wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje
zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, Chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Andrzeja, jego biskupów pomocniczych, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Pamiętaj o Twoim słudze Arturze, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu, gdy wskrzesi ciała zmarłych z prochu ziemi i upodobni nasze ciało podległe zniszczeniu do swojego ciała uwielbionego. Przyjmij również do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry, zmarłego Jana, tatę Artura oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, gdy otrzesz z naszych oczu wszelką łzę. Bo widząc Ciebie, Boże, jaki jesteś, przez wszystkie wieki będziemy do Ciebie podobni i chwalić Cię będziemy bez końca przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my opuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ze złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. O Twoje
jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój pański niech zawsze będzie z wami i z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boże, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który kładzisz grzechy świata, dasz nas pokutnie. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem Bogiem, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Jeszcze tylko przypomnę, że w naszym Kościele jest taka zasada przyjmowania Komunii Świętej. Na środku podajemy Komunię Świętą do ust, a pozostali kapłani podają Komunię Świętą na rękę. Pan i nie brak mi nic.
idę przez ciemną dolinę, niczego nie muszę się trwożyć, bo pasterz mój zawsze jest przy mnie, w obronie mej stanąć gotowy. Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego. Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty odwołałeś z tego świata Twojego sługa Artura. Przez tę ofiarę oczyś go z grzechów i daj mu udział wiecznej radości zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tą mszę świętą zakończymy błogosławieństwem, bo nie ma pewności, czy wszyscy będziecie brać jeszcze udział w ostatnim pożegnaniu na cmentarzu. Po błogosławieństwie ksiądz Grzegorz odczyta intencję mszy świętej zamówione za świętej pamięci Artura. Będziemy chcieli je przekazać przyjacielowi, księdzu Marcinowi, no więc on już ustali resztę z rodziną. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Po odczytaniu intencji jeszcze jedno wydarzenie, dlatego proszę usiąść jeszcze. Świętej pamięci Artura Kowalskiego zostały słów pożegnania żony Ewelinki. Mój najukochańszy mężu, przyjacielu, miłości mojego życia, nie jestem gotowa na to ostatnie pożegnanie. Mam złamane serce, roztrzaskaną duszę. Czuję wszechogarniającą mnie pustkę i lodowaty chłód. Pozostawiłeś w naszych sercach niewyobrażalną ranę, która nigdy się nie zabliźni. Tęsknotę, która odbiera rozum, a także miłość i wspomnienia, które strasznie bolą. Kochanie, dziękuję Ci za te wspólne spędzone lata, za miłość, szacunek, troskę, przyjaźń, za bycie miłością mojego życia. Ale najbardziej dziękuję Ci za naszego syna, Gabriela. Bo od tej chwili to on jest moją nadzieją, życiem i siłą. Już zawsze będę z nim widziała Ciebie, Twoje oczy, cudowne dołeczki, piękne serce i czystą duszę. Byłeś najlepszym mężem i najwspanialszym tatą. Obiecaj mi, proszę, że tam na górze nie zapomnisz o nas i od czasu do czasu będziesz na nas spoglądał. Mam nadzieję, że w innym świecie znów się spotkamy. A więc do zobaczenia, mój kochany. Kocham Cię i na zawsze pozostaniesz w naszych sercach. Ewelina i Gabriel. Zapraszamy.
Szanowni Państwo, druhny i druhowie, poproszę o powstanie. Doceniając służbę Artura, doceniając to, jakim był instruktorem, jaki przykład nam wszystkim dawał, jak potrafił jednoczyć ludzi wokół dobrych rzeczy, jakie zostawił świadectwo po sobie. Druh przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego odznaczył drucha harcmistrza Artura Kowalskiego Srebrnym Krzyżem za zasługi dla ZHP. Przekażemy ten Srebrny Krzyż żonie. Pamiętajmy o tym, jakim instruktorem Artur był. Pamiętajmy o tym uśmiechu, który miał zawsze i którym potrafił ludzi zarażać. Pamiętajcie o przykładzie, który dawał. I dawajcie taki sam przykład dalej. Czuwaj. W czwartek 29 października 2020 roku Dobry Bóg powołał na wieczną wartę harcmistrza Artura Kowalskiego. Postaram się być wyrazicielem uczuć wszystkich harcerzy i instruktorów. Kondolencje i słowa żalu płyną z całej Polski, z wielu chorągwi, od komendantów chorągwi, od skarbników. Jest z nami naczelniczka ZHP. Harcerstwo było w sercu Artura zadomowione. Żył nim całym życiem. Druh Artur wstąpił do harcerstwa w 1992 roku. Przyrzeczenie harcerskie złożył w sierpniu 1993 roku. Od tego czasu wypełniał słowa w nim zapisane. Pełnił służbę całym życiem Bogu i Polsce i bliźnim. W tym najważniejszą z ról harcerskiego wychowawczycy jako drużynowy 44. Drużyny Harcerskiej. W kwietniu 1997 roku złożył zobowiązanie instruktorskie i tak jak w nim zapisano, wychowywał swoich następców. Z werwą na dobre włączył się w działania ruchu starszoharcerskiego, czego wymownym przykładem było zorganizowanie w Dębicy ogólnopolskiego zlotu drużyn starszoharcerskich Gryf. Wraz z reformą systemu metodycznego polem jego aktywności stało się wędrownictwo i udział w wędrowniczej watrze. Stale dbało o swój rozwój, zdobywając kolejne stopnie instruktorskie pod harcmistrza i harcmistrza. W dębickim chówcu został obdarzony zaufaniem i wybrany członkiem komendy chówca, aby w dalszej kolejności, mając większą wiedzę i doświadczenie, zostać wybranym członkiem komisji rewizyjnej chówca. Aktywność chówcowa przełożyła się na wybór drucha Artura podczas zjazdu chorągwi w 2006 roku na członka Rady Chorągwi. Następnie jego wiedza i umiejętności zostały spożytkowane w pełnieniu funkcji przewodniczącego komisji rewizyjnej chorągwi w latach 2014-2016. A w październiku 2018 roku został obdarzony zaufaniem delegatów zjazdu chorągwi i wybrany skarbnikiem Chorągwi Podkarpackiej. Mimo odpowiedzialności i obowiązków wynikających z tej funkcji, postanowił kandydować na funkcję komendanta chówca ZHP w Dębicy. Tę funkcję i funkcję skarbnika sprawował do czwartku. W październiku ubiegłego roku został uhonorowany odznaczeniem harcerskim Brązowym Krzyżem za zasługi dla ZHP. Zaledwie kilka miesięcy temu, w czerwcu, zdobył najwyższy stopień instruktorski harcmistrza. Poza funkcjami zarządczymi, jego pasją było czynne i bezpośrednie działanie wśród zuchów i harcerzy. Bez wahania przyjął funkcję komendanta zeszłorocznego zlotu chorągwi podkarpackiej nad Jeziorem Tarnobrzeskim, by dać się poznać jako pełen pogody ducha,
serdeczny i sprawny w działaniu. Po prostu cały on. Gdziekolwiek się pojawiał, w jakikolwiek zespół się włączał, wniósł do niego serdeczność, mądrość, pokorę, a przede wszystkim radość z życia. Mimo różnych przecież przeciwności, jakie mu życie przyniosło, znajdował szczęście w prostych, a w zasadzie najważniejszych sprawach. Nie tak dawno przecież znalazł miłość, dumę płynącą z założenia rodziny. Mamy w komórkach jego zdjęcia z Ewelinką i Gabrysiem i to przecież zaledwie sprzed chwili. Był z nimi bardzo szczęśliwy. Przy tym wszystkim potrafił poświęcać czas dla innych. W zasadzie wszystko to, co już powiedziałem, świadczy o tym. Ja Artura poznałem dopiero w 2006 roku, kiedy razem weszliśmy do Rady Chorągwi. Miałem w nim kompana od tamtej pory. Jednak dopiero kiedy zostałem komendantem, Artur pokazał mi się właśnie jako osoba bardzo zaangażowana, ale zarazem mądra, rozsądna, poukładana wewnętrznie, mogę rzec pogodzona wewnętrznie. Odkąd wrócił z Niemiec, włączył się w życie Chorągwi całkowicie. Stworzyliśmy wspólną komendę Chorągwi, zespół ludzi obdarzonych różnymi talentami, ale też wspólną wiarą w sens harcerstwa, mimo tego, że z biegiem czasu coraz więcej wiedzieliśmy, coraz więcej spotykało nas niezrozumiałych sytuacji, które wspólnie przeżywaliśmy. Mieliśmy do siebie olbrzymie zaufanie. Artur był dla mnie osobą bardzo bliską, przyjacielem, który był przy mnie w najtrudniejszym dla mnie czasie ostatnich lat. Z nim pozostawałem, rozmawiałem, radziłem się. On uczył mnie godzić się z tym, co Bóg i ludzie dają. Ostatnie dni druh Artur przebywał w szpitalu złożony chorobą, która nie ominęła nawet jego, szczęśliwego męża i niedawno co dumnego tatę. Ta okrutna choroba nie pozwoliła nam być przy nim. Jedyne, co pozostawało, to telefoniczne rozmowy, SMS-y i wiara w to, co mówił, że czuje się lepiej. Jednak odszedł. W cichym śnie spocznij już, Bóg jest tuż, Bóg jest tuż. Czuwaj. Teraz wspólnie udamy się na cmentarz, odprowadzimy Artura, zapraszamy więc teraz do przejazdu, kto może, i za chwilę rozpoczną się uroczystości pogrzebowe na cmentarzu komunalnym Dębicy. Dobry Jezu.